Adam, jak przed meczem z Zenkiem? Bojowe nastroje. Jakieś założenia taktyczne? Żadnych. Gra na aferę. Będziesz 100% dawał siebie? Jasne, jak zawsze. Aha, a czujesz respekt, czy nie? Żadnego. Okej. Okay. Jakie założenia taktyczne przed meczem z Adamem? Czujesz respekt? Może jakieś elementy chcesz przećwiczyć w tym meczu, co? No a może troszkę byś więcej powiedział? No dobra, dzięki. O, wrócał się. Dawno, teraz się poznaję. Oni pięknie grają. Zenek, no, programu Okruch i Synowie. Widzę, że bardzo przyłożyłeś się do tego meczu z Adamem i efekty są niesamowite, 3-0. Co myślisz o swojej grze? Jeszcze nie wiem, co myśleć, za gorąco, za zimno. To dopiero pierwsza runda. Poczekamy. Myślisz, że utrzymasz takie tempo do końca turnieju? Tak, jeszcze więcej tempa. A przed kim czujesz jeszcze tutaj respekt? Najbardziej to przed Jarosławem Okruchem. Nie wiem czy... I Artur Zieliński pewnie, tak? Nie wiem czy znacie Państwo takiego... Okej, okay, dobra, dzięki. Trzymamy za Ciebie kciuki. Zenek Ci postawił bardzo wysoką poprzeczkę w tym meczu. Nie, no, zdecydowanie lepszy gra. Nie było gry tak naprawdę. Top spiny i z backhandu bardzo ładnie Ci zbijał. Życzę Zenkowi sukcesu w dzisiejszym turnieju. Oczywiście. Planujesz jeszcze jakiś rewanż Zenkowi? No, oczywiście, chociaż nie wiem czy mi się uda, bo Zenek pewnie wygra ten turniej. Może jeszcze w tym turnieju, tak? Raczej mi się to nie uda. No, trzymamy kciuki. No.